1 sierpnia 2015 roku w Muzeum Regionalnym w Brzozowie w sali konferencyjnej Brzozowskiego Ratusza w ramach brzozowskich spotkań muzealnych odbyło się spotkanie z profesorem Marianem Koniecznym. Prowadzący spotkanie dyrektor muzeum Mariusz Kaznowski na wstępie powitał zaproszonych gości, najbliższą rodzinę profesora, przyjaciół, władze samorządowe gminy Brzozów, radnych Rady Miejskiej oraz przyjaciół muzeum i przedstawił sylwetkę artysty. Profesor sztuk pięknych Marian Konieczny, urodzony 13 stycznia 1930 roku w Jasionowie, wszechstronny rzeźbiarz światowej sławy, realizujący w swojej twórczości zasadę: rzeźba zrobiona na rozum trwa, oparta o uczucia może tylko olśnić. Rektor sztuk pięknych w Krakowie w latach 1972-1981, kawaler Krzyża Komandorskiego z gwiazdą oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Następnie profesor Konieczny opowiedział o swojej pasji rzeźbiarskiej oraz o swoim dorobku twórczym i odpowiadał wraz z małżonką na pytania uczestników spotkania. Zostałem poproszony przez premiera, premiera Cyrankiewicza pewnie. No i Cyrankiewicz w rozmowie ze mną, tak szczery, bo jeszcze pamiętam, że podał rękę, mówi: witam pana profesora. Ja mówię: panie premierze, ja jestem adiunktem, ale profesorem będziesz. I co, jak będę mówił adiunkcie? Więc już się zrobiła między nami taka atmosfera swobodna. I mówi tak: proszę pana, pan zrobił tutaj taki projekt, który robi się największym pomnikiem w Warszawie, ba, a nawet w całej Polsce. Ale wie pan, czasy się zmieniły i teraz mamy trochę inne spojrzenie na powstanie, mamy krytyczne spojrzenie, bo i do tej pory są różne spojrzenia na powstanie warszawskie. W końcu zrujnowano doszczętnie przez to całą stolicę. No wie pan, mówi do mnie, ale ponieważ naród, ludność zebrała ponad 7 milionów ówczesnych złotych. Co to było 7 milionów? Wtedy Gomułka rzucił hasło 1000 szkół na tysiąclecie. To początek lat 60. A taka średnia tysiąclatka szkoła kosztowała 6 milionów. Więc to było więcej niż taka tysiąclatka. No i to się nadało. Tylko mówi do mnie tak: niech pan zrezygnuje z tych murów i tylko samą tę postać. Tylko wie pan, ona jest taka, bo rzeczywiście była bardziej horyzontalna, no i taka jakby leżąca nieomal. Mówi: wie pan, ona jest tutaj taka, zwyciężona, musi być zwycięska jakaś, prawda? Słusznie rozmawiał ze mną. No i ja mówię: no ma pan rację. Mówię, on mówi tak: to niech pan zrobi jeszcze 4 wersje, będziemy dyskutować już przy konkretnych. No i ja zrobiłem 4 wersje. No i ta z tą podniesioną ręką i bardziej, już tak powiem, zrywająca się, ta, którą wybrał właśnie Cyrankiewicz. Uroczyście zostało odsłonięte popiersie artysty. Odsłonięcia dokonała małżonka profesora. Rodzice profesora Koniecznego spoczywają na cmentarzu parafialnym w Jasionowie. Spotkanie uświetnił występ młodzieży z zespołu świetlic środowiskowych w Brzozowie z programem artystycznym pod kierownictwem Piotra Buczka.